Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do ludu: nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi spożywali mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba stępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Oto słowo Pańskie. Duch Święty mówi dzisiaj do Filipa: wejdź na drogę, która jest pusta. No i gościu wychodzi na pustą drogę. I sobie wyobraźcie, co on myśli. Tu nic nie ma. Po co mnie Bóg tu przysyła? Tu nic nie ma. Ale on czeka. Bardzo posłusznie czeka, aż się coś zadzieje. Aż usłyszy kolejny głos i dopiero się pojawia ten cały Etiop z całą tą jego karawaną. I dopiero wtedy słyszy głos: podejdź do niego. I zaczyna się cały ten cud nawrócenia tego Etiopa. Ważne jest to, że na początku Duch Święty posyła go na pustą drogę, gdzie nic nie ma. Jego wiara każe mu czekać. Mówi: nawet jeżeli nic się nie dzieje, nawet jeżeli nie rozumiesz, bądź cierpliwy. Czekaj. My mamy taką pokusę, że jeżeli ja się modlę o coś do Boga, to Bóg musi wykonać tu i teraz. Musi wykonać w tym roku. Dajemy Bogu czas, że On ma wykonać. Bóg musi się wyspowiadać z tego, co On w naszym życiu robi. Nie akceptujemy pustej drogi. Przez to słowo nam Bóg pokazuje, zobaczcie, co Etiop mówi temu całemu Filipowi. Jak mogę zrozumieć to pismo, jeżeli mi nikt nie wyjaśni? Przez to słowo nam Bóg mówi: jak możesz zrozumieć, co się dzieje w twoim życiu, jeżeli ci nikt nie wyjaśni? Jeżeli właśnie dlatego my cierpimy, bo nie rozumiemy. I czasami rzeczywiście trzeba odrzucić pokusę natychmiastowego rozwiązania problemu. Odrzucić pokusę zrozumienia. Wiara przychodzi z pomocą naszemu rozumowi. Wiara ma moc przyjścia z pomocą rozumowi, który nie rozumie cierpienia. Odrzuca je. W sytuacji cierpienia bardzo trudno jest się modlić. Bardzo trudno. Bardzo trudno jest Boga uwielbiać. Ja w tej chwili jestem w takiej sytuacji. Dostałem przed mszą bardzo trudną informację. I z pomocą przychodzi Eucharystia. Kiedy przyjmujesz Komunię Świętą, kiedy uczestniczysz w Eucharystii, Jezus Chrystus
zamiast ciebie wielbi Boga. Wtedy, kiedy ty nie możesz, kiedy twoja droga jest pusta, kiedy stoisz na pustkowiu, zamiast ciebie on Boga uwielbia. W twoim imieniu. Właśnie po to czasami dana nam jest, po to dana nam jest Eucharystia. Po to Chrystus tyle mówi o tym chlebie życia i tak dalej. Wtedy, kiedy rozum się buntuje, wiara uwielbia Boga. Wtedy, kiedy rozum krzyczy, wiara nas do Boga prowadzi. Proś Ducha Świętego, aby przychodził z pomocą Twojej słabości.